Gdzie my jesteśmy? Ciekawa sprawa. To skała. Prawdziwy tunel, pokryty betonem. To jakaś grota, ale bez imitacji betonu. Światła włączają się jak w horrorach? Tak. Wiecie, co sobie myślę? To. Jest sucho, niezbyt ślisko i prosto. Chcesz sprawdzić, kto osiągnie największą prędkość? To jedyna możliwość. A może... To koniec. Niesamowite, ktoś tu ma zmysł do scenografii. Powiedziałbym, że to bardzo ważne ze względu na komfort, żeby wyhamować przed tą ścianą. Nie ma problemu zatrzymać się pułapka żwirowa. Zrobimy to pojedynczo, bo na razie się nie da. Startujemy po kolei i nagrywamy osiągniętą prędkość. Postawimy GoPro na desce rozdzielczej. Ona zarejestruje, ile kto osiągnął. Weźmiemy pasażera, który to potwierdzi. Nikt z tobą nie pojedzie. Zwłaszcza, że masz pędzić w stronę muru. Wszyscy wiemy, że nie umiesz hamować. Zostajemy przy GoPro. Ja pojadę pierwszy, a ty drugi, bo trudno będzie przejechać po jego wraku. Zgaszono światła, a ja ustawiłem się na wjeździe do tunelu. Czujesz odwagę? To przerażające. Nawet nie widać tego muru na końcu. Jeszcze go zobaczysz. W tym problem. To będzie sekundę przed uderzeniem. Gdy samochód zacznie wirować w tunelu, będzie coraz krótszy, aż zostanie tylko kokpit. Rozkręca się. Dawaj, Jeremy, odwagi. Uślizg kół, nie mamy trakcji. Boże, światła się zapalają. Jezu Chryste, wszech kurde mący. Jasna cholera. Jak było? Nie będzie ci się podobało. Zaparkowałem auto w odnodze tunelu, a James zajął miejsce na starcie. Gotowy? Tak. James May jest gotowy i wkrótce rusza. Uwaga! Wyciągam leżaczek i dobrą książkę. Ruszaj, kiedy zechcesz. Żwawy start jak na Jamesa Maya. Poważny wypadek. Wezwijcie ratowników medycznych. Może pan wstać? Proszę ze mną. Pójdziemy do karetki i pana zbadamy. Gdzie on jest? Widziałem, jak przywalił głową w słupek. Po prostu wleciał bokiem w ścianę. Bolą mnie plecy. Na dole, po środku czy na górze? Tam, gdzie ma pan rękę. Jak się czujesz? Do dupy. Samochód jest skasowany? Nie wygląda dobrze. Nie wyjedziesz nim stąd.
Czyli jadę Volvo. Nic nie złamałeś? Na to wygląda. Głowa nie boli, tylko kark ostronim szarpnąłeś. Ale nie umarłeś, brawo. Gdy James pojechał do szpitala, mogliśmy zrobić tylko jedno. Uwaga, jadę. Wrzucam bieg. Dobra, jedzie, jedzie. Hamuje, hamuje, tak. Wyczułem zakłócenia mocy. Dotarłeś na czterech kołach i w spodniach. Nie musieli ich ciąć, a on jest w szpitalu. Po przejeździe Hammonda nadszedł czas poznać wyniki. Mam moją prędkość, ponad 125 na godzinę. Zgadza się, tuż pod 130. Moim zdaniem to niezły wynik, ale teraz cię zaskoczę. James May. Dokładnie tyle samo. Niesamowite. A jechał samochodem, który, jak wiemy, jest o niebo wolniejszy od mojego. Czyli zrobił to, co zwykle robisz ty. Przyspieszał o wiele za długo. Spapugował. Trudna sprawa, bo nie możesz go zdyskwalifikować. Dotarł do mety. Zgadza się. Ale przyznasz, że przegrał, bo ja mogę wrócić moim autem do domu. Najważniejsze, że obaj jechaliśmy 125 na godzinę, a ty 32. 32 km na godzinę. Tak jakby. Zobaczyłem wyczyn Jamesa i pomyślałem, nie tym razem. To był dobry eksperyment, brawo my. Nie o to mi chodziło.